Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister i dzisiaj zapraszam Was na niemiecką wersję teleturnieju Jaka to melodia, która nosiła nazwę Hast die Tune i była emitowana na antenie telewizji Vox w latach 1999-2001. Gospodarzem programu był Matthias Obdenhövel. Niemiecka wersja Jakiej to melodii składała się z czterech rund. W pierwszej z tych rund brało udział czterech graczy. No i cóż, pierwsza runda to tak zwany shootout. Każdy z czwórki zawodników dostaje po jednej piosence. No i odgaduje tą piosenkę na czas. Ten zawodnik, któremu zgadywanie piosenki zajęło najwięcej czasu, ten odpada w rundzie pierwszej. No i od razu pozostała trójka automatycznie awansuje do rundy drugiej. Runda druga wygląda tak samo jak u nas rundy pierwsza i druga, gdyż nad tablicą są cztery kategorie, no i zawodnik wybiera kategorię, potem grana jest muzyka, no i właśnie kto pierwszy, ten lepszy. Pejdła odpowiedź: zawodnik zarabia pieniądze. Odpowiedź zła, jest zablokowany na kolejne pytanie, czyli na kolejną piosenkę. No właśnie. No i cóż, no i ten zawodnik, który po tych czterech kategoriach ma najmniej pieniędzy, zostaje wyeliminowany. Runda trzecia. Do rundy trzeciej przechodzi dwójka, która przetrwała pierwsze dwie rundy, a runda trzecia to jest po prostu beat a note, czyli tak jak u nas runda trzecia, tak tutaj tak samo. Dwoje zawodników gra, jest pięć piosenek ogólnie, podpowiedzi, licytacja i ten zawodnik, który ma, jako pierwszy zdobędzie trzy punkty, ten przechodzi do finału. A finał? Finał jest taki sam jak wszędzie na świecie. Tyle, 7 piosenek, 30 sekund. Tyle, że w niemieckiej wersji jest taka innowacja, że żeby wygrać, zawodnik musi odgadnąć co najmniej 6. Co najmniej 6. Ma ten margines błędu. Może popełnić jeden błąd. No. I to jest jedna różnica, która dzieli niemiecki finał Jakiej to melodii od innych finałów z innych krajów świata. No i cóż. A jeszcze taka mała ciekawostka na koniec, jeśli chodzi właśnie o Jaką to melodię w Niemczech, ponieważ jak wiemy, na satelicie Astra jest wiele różnych kanałów, również w latach 90. Było coś takiego jak Super Channel, nadawany z Londynu, to jest taki kanał należący do NBC, NBC Super Channel. No i właśnie na tym kanale w latach 90. Były emitowane amerykańskie oryginalne odcinki teleturnieju Name That Tune, które również były dostępne w Niemczech. Niemcy mogli oglądać amerykańską wersję Name That Tune grubo przed tym, zanim ten teleturniej właśnie doszedł do Niemiec jako Hast die Tune. I jak możemy mniemać po datach emisji, zbytniej popularności to się nie dorobił. No, zbyt kultowy to on nie jest. No i to wszystko jeśli chodzi o niemiecką wersję teleturnieju Jaka to melodia. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!